Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt G. Bardzo bym poprosił pana przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa o przedstawienie. Obszernej opinii i wyrażenia uznania dla osób dla odbiorów samorządności lokalnej. Paragraf pierwszy opinii się pozytywnie współpracy i wyraża się uznaniem dla osoby zasłużonej dla rozwoju samorządności lokalnej w dzielnicy Żółnasy Antoniego Nawroda poprzez przyznanie medalu z okazji 20-lecia istnienia dzielnicy miasta Krakowa. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Uzasadnienie jako komenda miejsca pan komentarz Włożony przez wiele lat aktywnie współpracował z Radą dzielnicy Żółnasy. Był jednym z inicjatorów budowy Centrum Ratownictwa Starej Pożarnej dla Policji, będąc dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Przeciwdziałania Urzędu Miasta Krakowa, wspierał ponad miarę działania dzielnicy Żółnasy oraz dzielnicy Lubelskiego Okręgu Nocnego. Bezpieczeństwo Kraków funkcjonuje ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Żółnasy. Mogę jeszcze raz przywołać? Proszę, proszę. W okresie, gdy był komendantem miejskim Straży Pożarnej, szkoła nr 24 w Nowym Bieżanowie od tego okresu ma imienia Krakowskiej Straży Pożarnej. To też była jego na tej sieci szkoły ostatnim był zaproszony jako, mimo że jest amerytuszy, zaprosiła do szkoła, tak też go ma wiązać. Czy ja mam tylko taką malutką uwagę ponad miarę, tam to słowo to jest takie... Znaczy nie no, powiem tak, no, w uzasadnieniu jako... Jak się organ pomocniczy, urzędnik, no nie może ponad miarę coś... No, może tak mówię, że wspierał działania, w tym sensie, żeby poprawił to ponad miarę. Ponad miarę, proszę bardzo. I tutaj ten Antoni proszę bardzo, pan. Ja mam pytanie, ile tych medali zostało? Oto. 4 lub 5. Moim zdaniem tak wynika. Ale w Rotowiczego w Policji i przekażę tu, ile zostało. 4 i 5 chyba bez tego, może nie wiem. Albo 4. Nie, 4 i 5. Mam szafę. Nie jest to znowu rzecz, która wymagała tej sejfu na liście. Nie, nie, szkoda czasu. Głosujmy, to jest za przyjęcie poprawek. Nie ma to mało poprawa, to przepraszam, to jest za przyjęcie całej uchwały. Przepraszam bardzo. Kto jest przeciw? 16. No myślę, że to będzie. Przechodzimy do kolejnego punktu projektu.